Teraz książki w wydaniu elektronicznym. Sięga po nie coraz więcej osób. Dzięki nim dostęp do literatury jest tańszy i łatwiejszy. Pozostałe zalety w relacji Joanny Pietkiewicz. Mirosław Spychalski opowieść heroiczną wydał z kolegą w 1989 roku. Ich książka o niemieckiej spuściźnie Wrocławia i atmosferze PRL-u odniosła wtedy wielki sukces, a cały nakład rozszedł się błyskawicznie. Teraz książka uzyskała nowe życie. Do czytelników dociera w formie e-booka. To jest duża szansa dla książek, które no już są niedostępne w papierze. Dostaliśmy taką propozycję, żeby to wznowić jako e-book i bardzo nam się ten pomysł spodobał. Nakład takiej książki nigdy się nie wyczerpuje i jest ona dostępna we wszystkich częściach świata. Jak się okazuje, na taką formę publikacji zapotrzebowanie jest ogromne. Studenci lubią korzystać z takich rzeczy, zresztą wcale mnie to nie dziwi. Oni sami przychodząc tutaj pytają nas nierzadko, czy możemy udostępnić im formę, właśnie elektroniczną formę e-bookową. Wydawnictwa uniwersyteckie chcą iść z duchem czasu, dlatego Uniwersytet Przyrodniczy też zaczyna udostępniać swoje tytuły w formie elektronicznej. Dostęp do takich publikacji może mieć każdy. E-booki są średnio od 10 do kilkudziesięciu procent tańsze od tradycyjnych książek. Należy tutaj również wziąć pod uwagę fakt, że jest bardzo dużo książek, które już przeszły do wolnej domeny, czyli zupełnie legalnie możemy je kopiować i pobierać z internetu zupełnie za darmo. Taki czytnik to także oszczędność miejsca. Jedno małe urządzenie może pomieścić nawet kilka tysięcy tytułów. Podstawowa różnica między czytnikiem książek elektronicznych, a tabletem, smartfonem czy komputerem polega na tym, że tutaj mamy ekran wykonany w technologii papieru elektronicznego, który nie świeci prosto w oczy czytelnika, co zdecydowanie poprawia komfort czytania. Na Zachodzie elektroniczne publikacje używane są na co dzień. W Polsce, choć tradycyjna książka wypierana jest przez e-booki, to wciąż bardzo powoli. Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale tradycjonaliści twierdzą, że nic nie zastąpi szelestu kartek i zapachu drukarni. Wrocław, Joanna Pietkiewicz.